Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy może odcinek dotyczący zupełnie innej dziedziny, pośrednio związanej z moją działalnością, z elektroniką, bo na tym sprzęcie, który tutaj już widzicie, będę chciał wykonywać między innymi płytki. No i jako, że zrobiłem pierwsze testy, to tutaj chciałbym Wam parę słów na ten temat powiedzieć. Może komuś się przyda, bo bardzo wiele opinii jest zarówno tych pochlebnych, jak i tych bardzo niepochlebnych na temat urządzenia typu 3018, bo taka tutaj frezarka jest. Ja powiem o doświadczeniach z tym konkretnie egzemplarzem i chyba właśnie przez to, że jest to taki, a nie inny egzemplarz, uzyskałem takie właśnie efekty. Jest to frezarka 3018 w wersji Max, czyli jak tu niektórzy znają temat i zobaczą, jest troszeczkę konstrukcja mocniejsza, troszeczkę większe są profile, troszeczkę lepiej to wszystko jest wykonane. Ona już w komplecie ma wyłączniki krańcowe, mocniejsze silniki krokowe, także jest takim troszeczkę lepszym urządzeniem od tej najtańszej wersji 3018. I to chyba właśnie powoduje, że wszystko lepiej chodzi. Najważniejsze, co jest, wrzeciono i tutaj od razu jest zastosowane i to też jest mocno na plus. Wrzeciono, oczywiście też chińskie, ale te najbardziej popularne 500-watowe 10 000 obrotów. Myślę już teraz na zmianę wrzeciona na takie, które będzie miało troszeczkę większą prędkość obrotową, ale tutaj co robiłem w zupełności to wystarczało. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja z efektów jestem zadowolony. Także polecam tego typu frezarkę. Nie żałujmy, jeżeli chcemy mieć dobre efekty. Oczywiście w porównaniu ze sprzętami profesjonalnymi, no tutaj troszeczkę wypada to gorzej, ale i cenowo jest kilku, nawet kilkunastokrotna różnica, bo dobrą frezarkę do płytek widziałem, no ale kosztowała od 16 000 w górę, więc to już są zupełnie inne pieniądze. Co ja na tej frezarce zrobiłem? Widzicie, jest tu projekt płytki, przypadkowy zupełnie zrobiony tylko i wyłącznie do celów właśnie tutaj testowych. Jest parę cienkich ścieżek i dla przykładu od razu, żeby było wiadomo, bo będę pokazywał zaraz na płytce, która została wyfrezowana. Ta ścieżka z założenia ma 0,1 mm. Ta troszeczkę grubsza, czyli to jest rzędu 4 milsów. 0,25, czyli 10 milsów. Czyli takie dosyć i 0,4. Ten napis tutaj cienki też ma grubość 0,1 mm. No i teraz przejdźmy może już do samej płytki. No i widzimy tutaj fragmencik płytki. Od razu w skrócie powiem, jakie były parametry. Frezowałem frezem stożkowym 0,1 mm końcówka. Kąt 45 stopni, zagłębienie 0,1 mm. I mam na tym fragmencie tutaj dwie, tak jakby dwa razy wyfrezowane to samo. I z tym, że w drugim przypadku, i zaraz tu będziemy porównywać, poprawiłem troszeczkę luzy na nakręce trapezowej prowadzącej w osi X. I widać to troszeczkę poprawiło. I kolejna rzecz, że frezowałem tutaj, gdy płytka była zalana olejem. W pierwszym było na sucho, w drugim była zalana olejem. Prędkość wrzeciona ustawiona na maksa, czyli 10 000 obrotów na minutę. Posuw we wszystkich przypadkach 300 mm na minutę. Takie były ustawione tutaj parametry. Od razu co powiem, co najważniejsze, żeby zrobić, i to każdy powinien o tym wiedzieć, tak zwaną height map, czyli mapę wysokościową płytki i to nawet jak najbardziej dokładnie. Tutaj robiłem w 12 punktach za pomocą oczywiście GRBL Candle, który taką możliwość tworzenia map height map ma. Więc na nim to robiłem. Są oczywiście też inne programy do tego celu, ale nie ma potrzeby, gdyż ten sobie bardzo dobrze radzi. No oczywiście wyszło też tutaj w takim pomiarach, jak nierówny jest stół we frezarce. W moim przypadku był on wcześniej przygotowany, także tutaj nie ma problemów i różnice między najwyższym a najniższym miejscem po
badaniu tego poprzez Kendla sięgały rzędu 0,05 mm, także uważam, że bardzo dobrze. To już raczej wynikało z samej płytki. O to należy zadbać, żeby i stanowisko, i stół we frezarce był bardzo dobrze wypoziomowany i nam to uniknie wszystkich problemów później. A więc zajrzymy. To jest pierwsza płytka. Pierwszy frez robiony jeszcze przed tak jakby kalibracją frezarki i bez oleju. Widzimy tą ścieżkę 4 milsy, obok jest ścieżka 10 milsów i obok 0,4 mm. Tu mamy pad. Widzimy, że te ścieżki, piny, pady są dosyć nierówne. Otwory, tutaj są pady pod otwory, no też nie do końca są okrągłe. To, co jest pomiędzy ścieżkami, to są pozostałości, bo nie ustawiłem czwartego przejścia, robione było na trzy przejścia i te fragmenty zostały, są niewyfrezowane. Tu mamy ten napis zrobiony grubością 0,1 mm, no nie jest zbytnio widoczny. Tu napis 0,3 mm, no ten już bez problemu. Widoczny kolejne pady pod układzik scalony i tak one wyglądają w płytce robione jeszcze przed kalibracją i bez oleju. Przechodzimy teraz do drugiej części płytki i to już było zrobione po kalibracji i w oleju. No i od razu tu widzimy w przypadku tej ścieżki 4 milsy czy również tej 10 milsów, jakich pozostałości pomiędzy tymi ścieżkami, że jest to dużo ładniej. Pady są równe, pady pod otwory nie są idealne, ale też dużo bardziej tutaj symetryczne. Widać oczywiście, w którym miejscu zaczynało się wiercenie, w którym kończyło. Mamy taki malutki uskok. To jest właśnie ta niedokładność tutaj naszej frezareczki. Tutaj możecie to zobaczyć. O, widać. Te były robione w innym momencie i te dwa chyba osobno robił, te trzy osoby kiedy indziej. No i te różnice też są inne. Sam środek i pozostałości tutaj ścieżek, które nie zostały usunięte, no zupełnie inaczej wyglądają. Widzimy, jest ta płytka w pierwszej konfiguracji, w drugiej. No dla mnie różnica jest kolosalna. Na wszystkich elementach. Samo tutaj pady pod końcówki bardzo nierówne. Tutaj te różnice są dużo mniejsze. Sam napis też jest dużo, dużo ładniejszy. Także ogólnie różnice widać, nazwijmy to gołym okiem, oczywiście tutaj patrzymy przez mikroskop, ale powiększenie nie jest duże. Myślę, że każdy zauważy. I sam napis. Tutaj nie jest wielka różnica, aczkolwiek słowo test i tu test, no jednak tutaj praktycznie z każdej literki kawałek został. Mini tutaj podobnie wyszło. Nawet kropka nad i pierwszym jest. Nad drugim, przepraszam, i nad pierwszym tego nie ma. Także tak wyszła ta płytka w tym układzie. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. No, uzyskanie ścieżek o grubości, o szerokości 10 mils tutaj w zupełności mnie zadowala do takich projektów. Myślę, że jak jeszcze dopracujemy, będziemy mogli zrobić te ścieżki nawet mniejsze. Jeszcze raz chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najważniejsze elementy. A co jeszcze zmieniłem? No tutaj poprawiłem właśnie, tak powiem, bardziej naprężyłem tą dwuczęściową nakrętkę trapezową, żeby minimalizować luzy na tej osi. Oczywiście pierwsza rzecz, jaką zrobiłem po zakupie, to od razu było widać, że jest źle. Straszne wibracje wpadał tutaj ten silnik. Nie dało się frezować niczego. Ta frezarka cała skakała. Okazało się, że kompletnie niewyważone jest ten wiatraczek, który jest tutaj założony do chłodzenia. Po jego zdjęciu
Trzecie ono zaczęło pracować idealnie. Także trafił mi się chyba dobry egzemplarz. Tu sprawdzałem, bicie jest praktycznie niewyczuwalne, niezmierzalne, także jest bardzo, bardzo małe. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, bardzo ładnie to pracuje, no i dlatego być może te efekty są dobre. Więc te elementy jednak, które powodują stabilność całej konstrukcji, są najważniejsze przy robieniu takich płytek. Także to tyle chyba w tym króciutkim filmie. Jakbyście mieli pytania, tudzież chcielibyście, żebym pokazał troszeczkę więcej na ten temat, albo proces sam, jak już ta płytka jest frezowana, to proszę o zostawiajcie informacje w komentarzach. Ja tutaj będę na bieżąco śledził. Jeżeli będą takie potrzeby, to już przy następnych projektach konkretnych, bo w tej chwili to był projekt stricte testowy, następne już będą pod konkretne zastosowania, będę mógł taki filmik zrobić z tworzeniem heatmapy i frezowaniem tej płytki. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału i oglądania innych pozycji, jakie tutaj dla Was przygotowałem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.